Radio Plus. Moc przebojów. He's got his strong beliefs. My lover's got no money. He's got his strong beliefs. One more and more. Chorwacja zamyka granice, a przyjętych uchodźców kieruje do sąsiednich krajów. To nie podoba się Węgrom. Sprawa zadośćuczynienia dla weterana misji w Afganistanie do ponownego rozpatrzenia. Taką decyzję podjął sąd apelacyjny. Minęła 18. Wiadomości Michał Koźlik. Chorwacja zamknęła prawie wszystkie przejścia graniczne z Serbią i wstrzymała ruch pojazdów na trasach do tych przejść. Władze w Zagrzebiu ogłosiły, że nie mogą już przyjąć i rejestrować przybyszów, a tych, przypomnijmy, jest już w tym kraju ponad 14 tysięcy. Premier Zoran Milanović ogłosił, że migranci dostaną żywność, wodę i pomoc medyczną i mogą ruszać dalej do swoich docelowych krajów. Decyzję skrytykowały sąsiednie kraje Węgry i Słowenia, które boją się napływu tych uchodźców do siebie. Węgry ogłosiły, że zaczynają budowę ogrodzenia na granicy z Chorwacją i wprowadziły stan kryzysowy w regionach graniczących z Chorwacją i Słowenią. Tymczasem Watykan przyjął dziś rodzinę uchodźców z Syrii. To pochodzące z Damaszku katolickie małżeństwo z dwójką dzieci. Rodzina dostała mieszkanie blisko Bazyliki Świętego Piotra. Zgodnie z prawem, przez 6 miesięcy od chwili złożenia prośby o azyl, małżeństwo nie może podjąć pracy. W tym czasie o ich utrzymanie zatroszczy się Stolica Apostolska. Sprawa zadośćuczynienia dla weterana Franciszka Jurgielewicza do ponownego rozpatrzenia. Taką decyzję podjął warszawski sąd apelacyjny. W 2010 roku mężczyzna został ciężko ranny podczas misji w Afganistanie. Stracił prawą nogę i częściowo wzrok. Od kilku lat Jurgielewicz walczy o zadośćuczynienie od resortu obrony narodowej. Sędzia Marzanna Góral w czasie ogłaszania wyroku mówiła, że w pierwszej instancji sprawa nie została odpowiednio rozpatrzona. Sąd apelacyjny po rozpoznaniu uznał, że wyrok sądu pierwszej instancji podlega uchyleniu, ponieważ sąd pierwszej instancji generalnie można stwierdzić, że nie rozpoznał istoty sprawy i nie przeprowadził wymaganego postępowania dowodowego. Dwa lata temu resort obrony nie zgodził się na zawarcie ugody i odmówił Franciszkowi Jurgielewiczowi wypłaty zadośćuczynienia za utratę zdrowia. Pełnomocnik mężczyzny, mecenas Piotr Sławek, tłumaczy, że ogłoszony dziś wyrok to przełom w sprawie. Sąd apelacyjny wskazał dzisiaj kierunek. Jesteśmy uradowani tym rozstrzygnięciem. Sąd apelacyjny wskaże w pisemnym uzasadnieniu wytyczne, które będzie musiał wziąć pod uwagę sąd pierwszej instancji. Jesteśmy przekonani, że ta sprawa w tej chwili nie może się już zakończyć inaczej, tylko sukcesem. Franciszek Jurgielewicz chce ponad 2 milionów złotych zadośćuczynienia. Złoty pociąg na pewno jest pod Wałbrzychem, a jego wydobycie potrwa około miesiąca. Tak sądzą jego odkrywcy. Piotr Koper i Andreas Richter pokazali dziś dziennikarzom zdjęcia z georadaru. To te same, które krążyły w internecie już od pewnego czasu. Według mężczyzn widać na nich poszczególne części legendarnego składu. Według nich pociąg znajduje się 8 metrów pod ziemią, a jego wydobycie będzie kosztować do 2 milionów złotych. Na terenie jednak nic się nie wydarzy, dopóki wojsko nie przebada terenu. Dodatkowo odkrywcy musieliby też dostać pozwolenie na badania. Polska kuchnia w dziesiątce najsmaczniejszych kuchni świata. Tak uznała Międzynarodowa Akademia Gastronomiczna. To grono renomowanych ekspertów, którzy najlepszym restauracjom przyznają gwiazdki Michelin. Kilkudziesięciu z nich podróżuje teraz po Polsce. Dziś zjedzą kolację w Atelier Amaro, jedynej restauracji w Polsce oznaczonej taką gwiazdką. Czemu zawdzięczamy wizytę tak znakomitych kucharzy? O tym Paweł Pawłowski. Wszystko po to, żeby promować jedną z 10 najlepszych kuchni świata, czyli kuchnię polską. Przygotowanie kolacji dla takich smakoszy to ogromny stres, nawet dla jednego z najlepszych szefów w kuchni w kraju, Wojciecha Modesta Amaro. Spróbować swoich sił z nią, dowiedzieć się o sobie czegoś więcej, w którym jesteśmy miejscu, co musimy poprawić, nad czym jeszcze pracować. To jest również cel tej wizyty, ponieważ podczas każdej kolacji wyznaczony członek Akademii, a ja już wiem, że moją kolację będzie oceniał prezydent, obecny prezydent Akademii Gastronomicznej, dowiem się, jak odbiór naszych dań przebiegał. A promocja polskiej kuchni jest potrzebna, bo chodzi tu o duże pieniądze. Na przykład Hiszpania na turystyce gastronomicznej zarabia co roku 15 miliardów euro. O czym przypomnę, informował Paweł Pawłowski. Nic, tylko gotować. Za 15 miliardów euro rocznie, tylko to. 18.04 na zegarze Dawid Rybarczyk. Zapraszam na dwie wspólne godziny przedweekendowej Mocy Przebojów w Radiu Plus Zielona Góra. Each day I live.
should be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain.
Radio Plus. Moc przebojów. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Zielona Góra.
Radio Plus. Moc przebojów. Ciekawostkę znalazłem ze świata, nazwijmy to, wyższych sfer, bo to monarchia w końcu. Ciekawostka krótka. Elżbieta II ma zamiar zmienić pałac Buckingham na apartament w Chicago? Takie pytanie wysnuwa autor króciutkiego artykułu. Jej wysokość kupiła mieszkanie na 26 piętrze w Buckingham Plaza, ale w Chicago. Ile królowa wydała na nowe lokum? Nie wiadomo, ale identyczny apartament z trzema sypialniami o powierzchni 240 metrów kwadratowych można kupić za $1,5 miliona. Elżbieta II jest również królową Kanady, dlatego w Buckingham Plaza zamieszka kanadyjski konsul Roy Norton. Królowa Wielkiej Brytanii w Chicago ostatni raz była w 1959 roku, więc na pewno jej się apartament przyda. Budynek swoją nazwę zawdzięcza położeniu w pobliżu fontanny Buckingham. I tak oto bawi się monarchia brytyjska. A my bawimy się dalej z piątkową mocą przebojów w Radiu Plus Zielona Góra. Jest 18:23.
sport zawsze był moją pasją. Uwielbiam ruch, wysiłek fizyczny i to uczucie pozytywnego zmęczenia po ostrym treningu. Dlatego zostałam instruktorką fitness. Na moich zajęciach nie ma taryfy ulgowej. Wszyscy wylewamy siódme poty, a po treningach sięgamy po Litorsal. Dlaczego? Dzięki zawartym składnikom. Szybko gasi pragnienie, świetnie nawadnia i uzupełnia niedobory płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal to doskonałe rozwiązanie dla aktywnych. Litorsal nawadnia sportowców. Litorsal, środek dietetyczny dostępny w aptece. Lubisz biegać, czy po prostu jesteś zabiegana? Dla mnie sport to pasja, ale w życiu też liczy się prędkość. Mam się zatrzymać, kiedy pojawiają się intymne dolegliwości? Nie ma mowy. Nie mam czasu na nieskuteczne rozwiązania. Nie pozwól, żeby zatrzymały Cię podrażnienia intymne. W przypadku dolegliwości takich jak swędzenie czy pieczenie, sięgnij po Trivagin Gel, który natychmiast przynosi ulgę. Żyjesz aktywnie tak jak ja? Miej Trivagin Gel zawsze pod ręką. Sprawdź Trivagin Gel. Działa natychmiast. Ty masz na to energię? Z Gniazdka! Kochana, przełączyłam się na najtańszą energię, więc korzystam ile chcę. Przełącz się na najtańszą energię od Orange Energia. Dla naszych klientów mamy gwarancję najniższej ceny. Zapraszamy do salonów Orange. Oła! Dziąsło mi spuchło i boli. Nie wiem co to. A wiesz co to Bajkadent? Bajkadent Żel to prawdziwy ekspert w leczeniu zmian w jamie ustnej. Działa kompleksowo, bo potrójnie. Przeciwzapalnie. Tak. Przeciwbakteryjnie. Tak. I przeciwgrzybicznie. Trzy razy tak. Bajkadent. Trzy razy tak na dziąsła. 100 gram żelu zawiera 577 mg zespołu flawonów izolowanych z korzenia tarczycy bajkalskiej. Wskazania. Leczenie uzupełniające paradontopatii powierzchniowych i głębokich, profilaktyka chorób przyzębia, przewlekłe stany zapalne śluzówki jamy ustnej, również przy urazach spowodowanych przez protezy. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Herbapol Wrocław. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Bajkadent. Trzy razy tak na dziąsła. Ania, ostatnio coraz mniej się uśmiechasz. A wiesz, zęby. Myślałam o wybielaniu, ale tyle się mówi o tym, że wybielanie niszczy szkliwo. Oj, Ania, taka nowoczesna kobieta. Nie słyszała o Lakalu Twide and Repair? Chcesz w bezpieczny sposób przywrócić swoim zębom naturalną biel? Sięgnij po Lakalu Twide and Repair. Unikalną, wybielającą pastę do zębów zawierającą hydroksyapatyt. Podstawowy budulec szkliwa. Lakalu Twide and Repair. Wybiela, naprawia, chroni. Lakalut. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Po reklamie. Radio Plus. Zielona Góra. Powie stary, gdzieś ty ciemną minę masz. Pewnie święci brzym lub krym już nie dam raz. Może świat polubnał, a zgubiłeś ślad. Powie ci się film u podnóża kar. Coś przed nami ukryć chcesz, lecz nie zwiedziesz nas. Powiedz, już najwyższy czas. Stara wiara znów przygarnie cię, szkoda słów, więc uśmiechnij się i do góry głowa. Powiedz, stary, gdzieś ty był, czego okrągły rok. Szczędzi ci zmartwienia i los. I choć grałeś, nie dał los tych najlepszych kart. Siadaj, może być się. Już najwyższy czas, zakochaj się. Radio Plus, Zielona Góra. Radio Plus.
ptaki aspillo. Danzano questa notte intorno a un fuoco immaginario. Zingari coperti d'oro, zingari che sono senza tempo. Radio Plus. Moc przebojów. Jadą wozy kolorowe taborami, jadą wozy kolorowe wieczorami. Może zmieść z parających im powróży wiatr cygański, wierny kompan ich podróży. Zanim ślady wasze mgłami pozasnuwa, opowiedzcie mi cyganie, jak tam u was jest. U nas wiele i niewiele, bo w sam raz. U nas czerwień, u nas zieleń, dzień i las. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas. La la. Jadą wozy kolorowe taborami, ej cyganie, tak bym chciała jechać z wami. Będę sobie mieszkać kątem przy muzyce, będę słuchać opowieści starych skrzypiec. Ciepłym wiatrem wam pod szyję stare płótno,
damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole, ale będzie kolorowo pośród nas. La la ram ti do daj, tam da ram ti do daj, tam da ram ti do daj, tam da ram daj. Świata, wiatr warkocze mi rozplatał i zaplatał, i zbierałam dzikie trefle, leśne piki, i bywałam, gdzie rodziły się muzyki. I odwiedzam z cyganami chmurne kraje, i kolory szarym ludziom darmo daję dziś. Weźcie wiele i niewiele, bo sam raz, komu czerwień, komu zieleń, ciebie blask. Zielona Góra. Voglio, fammi abbracciare una
Umberto Tozzi, Ti Amo w piątkowej mocy przebojów Radia Plus Zielona Góra. A teraz przeniesiemy się na chwilę do świata żużla. Andreas Jonsson, zawodnik z Parfalu Bazu Zielona Góra, chce zainwestować w klub żużlowy. Ale nie zielonogórski. Stanie do negocjacji kupna Polonii Bydgoszcz. Szwedzki żużlowiec startuje w Falubazie od 2011 roku, ale to nie Zielona Góra jest miastem, z którym AJ w Polsce jest najbardziej związany. Bardzo wiele łączy go z Bydgoszczą. Jego menadżerem i wspólnikiem jest bydgoszczanin Dawid Kozioł. Od wielu lat Andreas Jonsson prowadzi pozażużlowe biznesy w tym mieście. No i najważniejsze, 35-letni Szwed ścigał się w Polonii Bydgoszcz aż 7 lat. Od 2004 do 2010 roku. W Ekstralidze zdobył z Bydgoszczanami każdy z medali, ale to po przenosinach do Falubazu osiągnął największy indywidualny sukces. W sezonie 2011 wygrał 3 turnieje z cyklu Grand Prix i zdobył srebrny medal indywidualnych mistrzostw świata. Później jednak było już znacznie gorzej. W rozgrywkach ligowych też nie ścigał się tak, jak na to liczyli zarządcy i kibice zielonogórskiej drużyny. Dlatego nie wiadomo, czy w sezonie 2016 Andreas Jonsson znów będzie bronił barw Falubazu. Szwed zamierza zająć się kolejnymi interesami. Jest w trójce chętnych, z którymi władze Bydgoszczy będą negocjować sprzedaż spółki z ŻKS Polonia. Po dwoje pozostałych to Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe i Bydgoskie Towarzystwo Sportowe. BTŻ jest mniejszościowym udziałowcem żużlowej spółki BT. Spółki. BTS to klub kontrolowany przez Władysława Goloba, ojca Tomasza. Także tak wygląda sytuacja. A tam dodam jeszcze tylko tak w ramach ciekawostki, że bydgoski samorząd, właściciel 98% akcji z ŻKS Polonia, próbował je sprzedać już 2 razy. W tym roku wybrano już kupca. Był to BTŻ, ale w ostatniej chwili wycofał się z transakcji, choć cena była symboliczna. Po 1 groszu za akcję. W sumie za klub trzeba było zapłacić 1229 zł. Zadłużenie to 4 miliony i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, w co ten Jonsson się tam pakuje. I tak jeszcze w ramach ciekawostki, Polonia Bydgoszcz w tym sezonie zajęła 4. miejsce na zapleczu PGE Ekstraligi w rozgrywkach NICE Polskiej Ligi Żużlowej. 18.41 na zegarze, piątkowa moc przebojów trwa w Radiu Plus Zielona Góra, a do muzyki wrócimy po króciutkiej przerwie. Reklama. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z dodatkiem melatoniny jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z dodatkiem melatoniny. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza, ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy 1 kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Po reklamie. Radio Plus. Zielona Góra. I want to break free. We'll be right back.
Zielona Góra. Zielone wzgórza nad Soliną i zapomniany ścieżek ślad. Flotylle chmur znad lasów płyną, wędrowne ptaki goni wiatr. A dalej widzisz już horyzont, do nas z odległych wraca stron. I to już wieczór nad Soliną i cisza, która zna mój dom nad rzeką. Noc w uliczce snu liczy ogniki gwiazd. Uśmiechnij się, na pewno tu wrócisz nie jeden raz. Zielone wzgórza nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się za rok. Żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu znów za rok. Nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu znów za rok. Radio Plus. Moc przebojów. Była zła, gdy zatrzasnął drzwi, w środku płacz, w oczach suche łzy. Pomyślała, no tak, znów ten schemat się pcha. Oto był ten ich słynny ląd, 2 na 3 wynajęty kąt. Może śmiesznie to brzmi, lecz w tej chwili nie miała już nic. 3 duziny swych lat. To, co bolało, znikło już. Mimo to ból. Jaki ranek, taki dzień, nie dziwi nic. Jaka woda, taki brzeg, nie dziwi nic. Jaka pościel, takie sny, nie dziwi nic. Nawet to, co jest. Nie dziwi nic. Jaka kieszeń.
Zielona Góra. Minuty, będzie godzina 19. Czas na wiadomości w Radiu Plus Zielona Góra. Te przedstawi Michał Koźlik. Wiesz,
zarzut dla mężczyzny podejrzanego o wprowadzenie do obrotu zakażonego mięsa na Mazowszu. Wzmożono kontrolę ciężarówek na polskich drogach, to na wypadek pojawienia się u nas nielegalnych migrantów. Licytacja kota w worku, a raczej w bagażu. LOT pozbywa się pozostawionych na lotniskach walizek. 19 wiadomości, Michał Koźlik. Jest zarzut dla 38-latka podejrzanego o wprowadzenie do obrotu mięsa zakażonego pasożytem wywołującym błośnicę. To dziczyzna, która trafiła do warszawskich restauracji. Mężczyzna odpowie za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wielu osób. Wciąż jest przesłuchiwany. Dopiero potem prokurator zdecyduje, czy wystąpić do sądu o areszt. 38-latek sam przyniósł do sanepidu próbkę mięsa, ale nie czekając na badanie sprzedał ponad tonę dziczyzny stołecznym restauratorom. Jak usłyszeliśmy w prokuraturze, tylko w jednej na 9 próbek wykryto niebezpieczną błośnicę. Sanepid apeluje jednak do warszawiaków, aby nie zamawiali w lokalach żadnych potraw z dziczyzny. Polska może być kolejnym kanałem, którym uchodźcy będą chcieli dostać się do Niemiec, tak uważają eksperci. Po tym jak Węgry zaostrzyły swoją politykę imigracyjną, zamykając granice z Serbią, migranci szukają innych dróg dotarcia do Unii. Inspekcja Transportu Drogowego uczula kierowców, by byli ostrożniejsi. Przeszukuje też pojazdy, mówi Mirosław Montowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy. Kierowcy powinni przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jeżeli zostawiają pojazd bez nadzoru, sprawdzić, czy ktoś nie próbował dostać się do wnętrza, do przestrzeni ładunkowej tego pojazdu. Uszkodzone zabezpieczenia, plandeka czy też drzwi, gdzie takie osoby mogły w jakiś sposób niepostrzeżony dostać się do przestrzeni ładunkowej pojazdu. Z funkcjonariuszami ITD ściśle współpracuje też Straż Graniczna. Zostajemy na drogach, ale teraz chodzi o kontrole policyjne. Odbieranie praw jazdy za przekroczenie prędkości zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek w tej sprawie skierował Rzecznik Praw Obywatelskich, bo chce, by sędziowie dokładnie przyjrzeli się obowiązującym przepisom, które jego zdaniem budzą wiele wątpliwości. Karolina Olszewska. Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma nic przeciwko odbieraniu praw jazdy, ale już obowiązujące przepisy budzą jego zastrzeżenia, bo po pierwsze, jak mówi dr Adam Bodnar, wprowadzają podwójną odpowiedzialność za ten sam czyn. Jest taka zasada prawa karnego, która postuluje, aby nie prowadzić dwóch odrębnych postępowań o to samo. W tym przypadku mamy do czynienia z połączeniem odpowiedzialności za wykroczenie z nałożeniem sankcji administracyjnych. Ale jest i druga kwestia. W przypadku zabrania prawa jazdy sądy, jak tłumaczy, powinny działać maksymalnie szybko. Odebranie prawa jazdy to jest tak naprawdę wykonanie decyzji starosty, która ma rygor natychmiastowej wykonalności. Procedura odwoławcza może trwać bardzo długo, aż ten kierowca się dowie, jakie jest ostateczne rozstrzygnięcie, a w tym czasie prawa jazdy nie ma. Warto przypomnieć, że już na etapie tworzenia przepisów były zastrzeżenia konstytucjonalistów. Cenna biżuteria czy zużyta bielizna? LOT prowadzi licytację bagaży porzuconych lub zgubionych przez podróżnych. W internecie można licytować kilkanaście walizek, toreb i wózków dziecięcych. Bagaże widział nasz reporter Paweł Mytlewski. Pawle, co kupujący znajdą w środku? Tego nie wie nikt i na tym właśnie zabawa polega. Licytujący widzi jedynie zewnętrzną część bagażu i na tej podstawie ocenia jego wartość. Walizki, które trafiły na licytację, są przechowywane przez LOT od 2 lat. Wcześniej usunięto z nich alkohol, jedzenie i przedmioty niebezpieczne, mówi rzecznik LOT-u Adrian Kubicki. Najpopularniejsze przedmioty to jest oczywiście sprzęt elektroniczny, biżuteria, choć wydaje nam się, że zwykle te najcenniejsze przedmioty mamy zawsze przy sobie, to pasażerowie jednak je nadają w bagażach. Aukcja zgubionych i porzuconych bagażu odbywa się po raz drugi. Tym razem licytować można w internecie na stronie Polskich Linii Lotniczych LOT. Tematem zajął się, przypomnę, Paweł Mytlewski. Przypomina to trochę wojny magazynowe. Taki program jest chyba na Discovery, z tego co kojarzę. Jest 19.04, Dawid Rybarczyk, zapraszam na ostatnią dziś wspólną godzinę piątkowej Mocy Przebojów w Radiu Plus Zielona Góra. Right.
Plus, Zielona Góra. Spotykaj swój kolejny świt, by szybko dzień pechowy minął, nabijaj mu swingowy rytm. Ta, ba, ta, ba, ta, ba, ta, ba, ta bardzo przenikliwa myśl. Da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da barwę twoim dniom, więc już od dziś do przodu żyj. Żyj kolorowo, marzenia najbarwniejsze miej. Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił. Byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Znasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Radio Plus. Moc przebojów. We'll be right back.
Radio Plus. Zielona Góra.
Urszula Sipińska. Są takie dni w tygodniu. No są takie dni w tygodniu. Różne są dni w tygodniu, a jest ich 7. W obawie przed nowymi przepisami kierowcy masowo zapisują się na kursy redukujące punkty karne. W wielu wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego brakuje już miejsc i wyznaczane są dodatkowe terminy. Tak informuje Rzeczpospolita. Przed końcem roku można się pozbyć jeszcze 6 punktów, a po 4 stycznia 2016 roku będzie to już dużo trudniejsze i droższe. Kurs ma kosztować 500 zł. Teraz to jest mniej więcej od 200 do 350 zł. Trzeba będzie poświęcić na niego też dużo więcej czasu, 28 godzin aż, a teraz jest tylko 6. Złą wiadomością jest także to, że po zebraniu kompletu punktów karnych, czyli 24, kierowca będzie mógł zaliczyć taki kurs tylko raz. Teraz może to zrobić 2 razy w roku i pozbyć się w sumie 12 punktów. Do tego od stycznia osoba po kursie redukującym punkty będzie trafiać pod specjalny nadzór starosty. Urzędnicy przez 5 lat będą pilnowali, czy nie przekroczyła limitu. Jeśli przekroczy, straci uprawnienia. A to oznacza kurs prawa jazdy i egzamin. Wszystko od początku. Gdy go zda, obejmie ją, jak innych z pierwszym prawkiem, 2-letni okres próbny. No to trzeba uważać po prostu na punkty karne, bo za te punkty nagród niestety nie ma. 19.22 na zegarze. To jest piątkowa moc przebojów w Radiu Plus Zielona Góra. Reklama. W tej reklamie nie będziemy lać wody. Podamy same suche fakty. Każdego dnia organizm człowieka traci 2 litry wody, a z nią cenne minerały, w tym magnez. Efekt? Przemęczenie, znużenie i rozdrażnienie. Dlatego sięgnij po Magnum Forte Musujący. Suplement diety zawierający 100% dziennej porcji magnezu. Wyjmij z granatowej tubki tabletkę, wrzuć do szklanki, rozpuść i wypij. Zdrowit Magnum Forte. Zapewnij sobie energię na cały dzień. Zobaczmy, jak klasa przyswoiła sobie procenty. Kasiu, ile to jest 20%? To jest mega weekend, proszę pani. Bardzo dobrze. Wytłumacz klasie. 20% to mega weekend we wszystkich sklepach Smyk. Czyli? Czyli, że wszystko w Smyku jest 20% tańsze. Zapraszamy do Smyka na Mega Weekend. Po rabat 20% na wszystko. Promocja ważna od 18 do 20 września. Rabaty nie łączą się. Cały dla małych. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Cześć, to ja, Anka. A to moje przyjaciółki, Zuzka i Magda. Wszystkie stosujemy magnez Magnella, chociaż każda z innego powodu. Zuzka, bo niedługo zostanie mamą. Magda, bo ma trudną i stresującą pracę. A ja, bo nie wyobrażam sobie życia bez kawy. Suplement diety Magnella. Jedyny magnez o stopniowym uwalnianiu, który zapewnia optymalny poziom magnezu na dłużej. Składniki zawarte w Magnelli wspomagają koncentrację, łagodzą napięcie nerwowe, zmniejszają uciążliwe skurcze. Również dla kobiet w ciąży. Pamiętaj, kupując magnez Magnella, wspierasz dzieci z chorobami serca. Po reklamie. Radio Plus. Zielona Góra. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus
dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirai perdu. J'aurai besoin de toi. Si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie. Simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer. Radio Plus, Zielona Góra. Sale all time.
Radio Plus. Moc przebojów. Zielona Góra.